Hej, hej, hej! To ja, nie Gruby Albert. Zapraszam na kolejną recenzję produktu spod znaku Transformers. Kiedy zapowiedziano Prime'ową RC w linii Legacy, nie do końca przypasowało mi jej nowe wcielenie. Nie widziałem w tamtej figurce tej konkretnej wersji postaci, ale coś mi podpowiadało, że jako repaint czy remold może mnie ona przekonać bardziej. I ostatecznie tak się stało, albowiem w podlinii Velocitron wydano przeróbkę RC, która mnie zainteresowała. Przed wami Transformers Legacy Velocitron Road Racket. Bohater zadebiutował w generacji drugiej, kiedy to w 1995 roku wydano jego pierwszą figurkę. Postać przewinęła się przez komiksy, zarówno Marvela, jak i w starym i zrebootowanym IDW. Obecnie, jako że nową wersję wydano pod szyldem Velocitron, postać bierze udział w wielkim wyścigu Speedia 500, którego stawką jest panowanie nad planetą. Tak przynajmniej oznajmiają takarowskie mini-komiksy. Mamy tutaj istotną zmianę. Jako że nowa wersja Road Racket to Remold RC, zdecydowano się tym razem urobić tę postać jako kobitkę i zarazem ninja. Okej, czemu nie? Tak jak oryginał z generacji drugiej, taki Legacy Road Racket transformuje się w motocykl typu ścigacz. Takie maszyny na pewno noszą jakieś mniej laickie nazwy, ale ja już chyba zawsze będę nazywał je właśnie w ten sposób. Ogólnie roboty zmieniające się w jednoślady to bardzo wdzięczny temat dla projektantów zabawek, jako że są delikatniejsze od samochodów, wymuszają nieco inne rozłożenie masy i części ciała robota niż w wypadku czterokołowych pojazdów. Road Racket zawiera w sobie kilka ciekawych rozwiązań, którym lepiej da się przyjrzeć już w trakcie transformacji. Póki co, tryb pojazdu. Naprawdę niezły motorek o zgrabnej dynamicznej sylwetce, pozbawiony nawet grama zbędnego złomu, wystającego czasami w niektórych transformerach, gdzie popadnie. Oko cieszy ładny podwójny przedni reflektor, są lusterka i manetki przy kierownicy, bardzo porządne detale, sporo farby skapnęło też na koła, podoba mi się ta czerwona lamówka okalająca srebrne wnętrze, pieczołowicie oddano także tarcze hamulcowe, kółeczka oczywiście chodzą gładziutko tak jak powinny, a jako że przednie jest wyczepialne, to można sobie nim skręcać. Większość tego trybu utrzymują w kupie te dwa czerwone panele, zakleszczające się na bokach, zaznaczono na nich fajne wloty powietrza. Motorek posiada też stopkę dla parcia, żeby nie wywalał się za każdym razem postawiony na powierzchni. Z tyłu wystaje rura wydechowa, no i widać oczywiście wyraźniej pierwsze elementy robota. Tylną sekcję tworzą przede wszystkim złożone ramiona, które, no jakby przyjrzeć się im uważniej, są widoczne, ale jednocześnie na tyle dobrze zlewają się z resztą, że nie kłują jakoś bardzo w oczy, zwłaszcza że dłonie są przysłonięte. Z kolei bak to wywinięte do przodu uda robotki i już to jest moim zdaniem naprawdę kapitalnym rozwiązaniem. Road Racket robi podczas transformacji prawdziwe akrobacje, żeby się tak poskładać, a efekt końcowy jest bardzo spoko. W zestawie otrzymujemy broń, w spadku po RC energonowe ostrza mogące się łączyć w dysk. W wypadku czerwonej autobotki na brońkę naniesiono jeszcze czarny wzór przypominający shuriken. Złączone ostrza mogą robić właśnie za takową ninja broń albo za małą tarczę, natomiast po rozdzieleniu mamy takie dwie połówki, z którymi w trybie pojazdu za dużo się nie da zrobić. Można je przypiąć z tyłu, żeby pędząca Road Racket mogła jeszcze lepiej ciąć powietrze, albo wykorzystać boczne porty i wtedy autobotka może podcinać koła ścigającym ją przeciwnikom. Porównania. Nie mogło to oczywiście zabraknąć oryginalnej Prime RC, dwie moje figurki o bardzo podobnych trybach pojazdu. Nie odpalady w końcu Racket jest remoldem nowszej wersji niebieskiej RC. Fajnie się prezentują razem, niczym taki zaczątek klubu motocyklowego. A propos, dorzućmy do tego inne motorki, Animated Oil Slick i Robot Masters Double Face, no zwłaszcza ten ostatni jest tu bardzo na miejscu, bo mold pochodzi jeszcze z G2, kiedy to wydano oryginalnego Road Racketa. No i jeszcze na koniec zestawienia poza motocyklowe, dwie moje inne transformerki, Generations Windblade i Legacy Elita One. Transformacja jest naprawdę interesująca, zaczynamy od odczepienia bocznych paneli i teraz już można rozsunąć poszczególne sekcje. Przyszły plecaczek, tors z głową i ramionami oraz nieziemsko powykrzywiane do alt modu nogi. Frontowa część motorku jest odczepialna dla wygody manipulowania figurką podczas przemiany, bywa, że w jej trakcie odpada sobie sama, no ale ja postaram się zachować ją na miejscu podczas całego procesu. Rozczepiamy tylne koło, jak widać Racket ma kulasy założone na plecy, dla przeciętnego człowieka takie wygibasy skończyłyby się pewnie tragicznie. Na tym etapie można już rozdzielić ramiona, przód motocykla jednak mi odpadł. Mówi się trudno, okręcamy talię i zczepiamy z korpusem, podnosząc przy okazji osłonę krocza. Odsuwamy osłony przed ramią, odsłaniając dłonie, połówki koła lądują z boku łydek, które należy uformować, zczepiając je z tymi długimi, cienkimi pałąkami. Wyciągamy też stopy, pozostało uformować plecak i tutaj można to zrobić przekręcając po prostu koło, ustawiając je możliwie blisko pleców i wczepiając z powrotem element z szybą i przednimi światłami. No i mamy taki plecaczek. Jednak preferowanym wyglądem tej figurki jest odtworzenie konfiguracji z kołami na plecach, w stylu oryginalnej zabawki. Dlatego przednie koło można sobie całkowicie odczepić i rozdzielić, tworząc takiego, no jakby nie wiem, pomocniczego drona, albo taką bardzo ekstrawagancką broń, no kolejny spadek po RC. I na koniec wystarczy wpiąć to ustrojstwo w port na karku Road Racket, żeby robotka bardziej przypominała pierwowzór. Tak, to delikatny platformik, ale co tam, zagospodarowuje akcesorium Legacy RC w znacznie lepszy sposób niż robił to oryginał. Gotowe.
God of War Road Racket prezentuje się całkiem spoko, udowadniając, że Mold Prime Legacy RC nie jest wcale zły, tylko nie do końca licuje jej samej. Tymczasem okazuje się, że dobrze służy robotowi, który oryginalnie był nieco masywniejszy. No ale to już jest nieco inna Road Racket, bardziej zwiewna, szczupła, zwinna i zabójcza. Bardzo mi się tutaj podoba rozłożenie kolorów, opalizujące niebieskie wstawki stanowią takie przyjemne dla oczu kolorystyczne przełamanie. Głowa jest prosta, ale z charakterem. Taki nieskomplikowany hełm, faceplate, po prostu prosty design w duchu oryginału. Mocno ten design zajeżdża Nightbird, więc pewnie w przyszłości będziemy mogli się spodziewać remoldu także i na nią. Trochę też tutaj wygląda jak głowa wbita w Ninja Capture, więc no klimatyczne. Wąskie oczy dodają charakteru, na dodatek pięknie się świecą dzięki kawałkowi przezroczystego plastiku z tyłu głowy. Staw kulkowy w szyi w tym egzemplarzu jest dosyć ciasny, głowa chodzi z takim lekkim oporem. Road Racket może odrobinę spojrzeć w górę, ale tylko nieznacznie. Na ciele nie ma zbyt dużo detali, może jedynie te wloty powietrza na klatce piersiowej. Zwraca też uwagę logo Autobotów tuż pod szyją. Ten design pochodzi oczywiście z generacji drugiej, zatem fajne nawiązanie. Dzięki stawowi kulkowemu w pasie służącemu do transformacji mamy obrót w talii, który może też działać jako wyginanie do tyłu, aczkolwiek bez zaczepienia na miejscu tułów lubi się pomajtać w obie strony. Plecaczek jest dość wydatny, ale na szczęście nie przeważa figurki. Da się go jakoś tam skompresować inaczej, na przykład odsuwając na boki panele albo po prostu zdejmując dziada, jeśli chcemy mieć czystsze plecy Autobotki. Bardzo mi podchodzą te koła na karku, nawiązanie nawiązaniem, ale jest to zwyczajnie fajny zamysł stylistyczny. W łapkach standardowa ruchomość, staw uniwersalny w barku, obrót w ramieniu, łokietek oraz ruchome nadgarstki. Miło. W nogach pełny szpagacik, do przodu, do tyłu, ok, obrót w udzie, kolanko oraz wygięcie w kostce dla lepszego podparcia w dynamicznych pozach. Początkowo trochę mi wadziły te połówki koła na łydkach. Wolałbym, żeby to się jakoś zawijało po prostu do środka, trochę tak jak w oryginalnej Prime RC, ale z czasem przekonałem się do tego zamysłu, a może po prostu przestał mi on przeszkadzać. Może nawet lekko cofnąć transformację, dając Racket długie kulasy na kołach, idealne do szybkiego przemieszczania się. Porty na przedramionach można piąć wcześniej prezentowaną broń i tak oto otrzymujemy naręczne ostrze energetyczne. Takie ustawienie mnie osobiście średnio się podoba, ja wolę instalować te ciachajki w dłoniach pod przedramionami. Wygląda to dla mnie jakoś tak naturalnie i umożliwia lepszy zakres ruchu. Z brońkami idzie pokombinować, mogą także stanowić tarcze, jak wspomniałem wcześniej, albo można zainscenizować miotanie shurikenem, no jak ninja to ninja. Road Racket jest bardzo wdzięczna do pozowania, stopy z wydatnymi piętami gwarantują dobre podparcie, nawet przy bardziej zaawansowanych ustawieniach. Możliwość wykorzystania broni na kilka sposobów gwarantuje, że szukanie kolejnych możliwości eksponowania nie znudzi się nam. Szczególnie fajnie kombinuje się z podstawkami i tym nieoficjalnym trybem kołowo chodzącym. Nostalgia tak trochę, bo w podobny sposób bawiłem się z Prime RC, gdy ją kupiłem lata temu. A propos, obie panie razem w trybach robotów, gdyby ktoś planował zakup Legacy RC, ma jakieś pojęcie, jak te moldy wyglądają postawione obok siebie. Dwie zwinne, szybkie Autobotki. Dalej klub motocyklowy, no fajnie się ustawili, od najwyższego do najniższego, no i w towarzystwie Elity i Windblade. Road Racket dołącza do mojego elitarnego babskiego składu, a tak w ogóle ta trójka ładnie się komponuje kolorystycznie. Naprawdę spoko figurka i okej, moldzik. Jeśli komuś podoba się Legacy RC, może ją sobie spokojnie wypróbować, a jeśli woli recolor czy remold, tak jak ja, to Road Racket dostarczy mu na bank sporo fanu. Zabawka z charakterem, ciekawa transformacja, zróżnicowane opcje wykorzystania akcesorium, no i nawiązanie do charakterystycznego okresu w historii Transformers, generacji drugiej, czasu eksperymentów i może nie zawsze szeroko wykorzystanych, ale i tak interesujących postaci. Polecam, pędźcie z nią przez Velocitron. Dzięki za uwagę, chętnie oczywiście poczytam wasze komentarze, wpadajcie też na mojego Instagrama i Discorda i trzymajcie się. Mam nadzieję, że Mikołaj przyniósł wam wczoraj coś fajnego. Na razie.